A widzisz, czujesz, że wcale do sądu nie musisz nigdzie iść. Widzisz? O. Ale nie trzeba. Tylko dla nich emocjonalnie, do tego, żeby uzgodnić fantastyczny dla nich poziom. Najmądrzejszy sędzia nie jest w stanie tak mądrego rozwiązania znaleźć, jak strony same dla siebie. I oszczędziły w ten sposób, no tak jak poprosiły mnie o symulację kosztów, jakie musieliby wszyscy ponieść, więc wyliczyliśmy, że to, co zapłacili za mediację, to było mniej niż 10% sumy kosztów, jakie musieliby ponieść w procesie. Bo tutaj bardzo wysokie koszty biegu, wycen, składników majątków, masakra. Tutaj wycenili wszystko sami, ustalili zasady podziału sami. Więc narzuca się pytanie, jak znaleźć mediatora? Jak znaleźć mediatora? Mamy kilka źródeł, w których możemy mediatorów znaleźć. Otóż od 2 lat funkcjonuje instytucja stałego mediatora, i prezes sądu okręgowego w każdym okręgu prowadzi listę stałych mediatorów. Jeżeli słuchacz wejdzie na stronie internetowej dowolnego sądu okręgowego, no jesteśmy w Toruniu, więc otwieramy stronę toruńskiego sądu okręgowego, to tam jest zakładka mediacji. I na tej zakładce mamy po pierwsze listę stałych mediatorów, z której możemy sobie wybrać. Tam są dane teleadresowe, więc możemy skontaktować się bezpośrednio z mediatorem, albo szukamy ośrodka mediacji. I taki ośrodek mediacji, m.in. Fundacja Dobra, prowadzi w Toruniu, zrzesza mediatorów, też kształci mediatorów i no, ta lista mediatorów też jest zamieszczona na stronie rozumiem, internetowej. Rozumiem, że analogicznie można znaleźć w innych częściach. Oczywiście w każdym okręgu sądu znajdziecie Państwo takie listy, zarówno ośrodków mediacji, jak i stałych mediatorów. Panie mecenasie, powiedzmy jeszcze, choroba na pieniądze jest, choroba. Mediacje, jakie są etapy mediacji, bo to też może pomóc nam, zwyczajnym ludziom, którzy chcemy rozwiązywać jakieś swoje spory. Od czego by zaczynać takie spotkanie, w którym chcemy się jakoś porozumieć? Od czego wy jako mediatorzy zaczynacie? Jeżeli pani redaktor pozwoli, ja się cofnę jeszcze do etapu przedmediacyjnego. No bo pytanie, skąd ta mediacja się w ogóle bierze? Otóż tak, są dwie drogi dojścia do mediacji. Albo osoby, które są w konflikcie, zamiast szukać właśnie już prawnika, żeby pomógł im rozwiązać problem w sądzie, poszukają mediatora. I wtedy osoba, która inicjuje tą mediację, zaprasza drugą stronę do mediacji, wskazując już konkretnego mediatora, którego wybrała, i doręcza drugiej stronie konfliktu pisemne zaproszenie do mediacji, kopię wysyła do mediatora. I według prawa z tą chwilą już rozpoczyna się mediacja, czyli mediacja zostaje wszczęta. Oczywiście druga strona ma prawo powiedzieć, że nie chce mediacji i wtedy do mediacji nie dochodzi. Ale jeżeli idziemy do sądu. Tak. I teraz w praktyce mojej kancelarii, wspomniała pani, że jestem adwokatem, ale wolałem przedstawić się jako mediator, bo jest to w tej chwili bliższe sercu. Jak mam mówić, pani mediatorze? To bardzo ładnie brzmi. No dobrze. W praktyce mojej kancelarii, ja mam kancelarię, znaczy mam zespół prawników. Każdy z moich prawników jest mediatorem. Również panie, które obsługują biuro, mimo że nie są prawnikami, również są mediatorami. Każdy, kto przychodzi do kancelarii ze swoim problemem, w pierwszej kolejności jest informowany o tym, że może właśnie rozwiązać go w drodze mediacji. I bardzo często mamy reakcje takie, że osoba, z którą rozmawiamy, mówi tak, no ja chciałbym mediacji, ale druga strona na pewno się nie zgodzi. No więc nasza reakcja jest bardzo prosta. To daj telefon, czy daj adres do tej drugiej strony. Skontaktujemy się, zaprosimy do mediacji. I proszę wierzyć, że do tej pory na kilkadziesiąt osób w ten sposób zaproszonych do mediacji chyba tylko jedna się nie zgodziła. Z przyczyn, które no później jakoś tak stały mi się wiadome i usprawiedliwiają w pełni to zachowanie drugiej strony. To jest jeden sposób. Natomiast drugi sposób to jest taki, że sprawa, która już trafiła do sądu, może być i wręcz powinna być przekierowywana przez sąd do mediacji. Czyli sąd, zgodnie, tu mówimy o mediacjach w sprawach cywilnych, bo karnych zaraz osobno chciałbym powiedzieć, więc w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, również pracowniczych, gospodarczych, bo to dotyczy również biznesowych relacji, jest tak, że jeżeli pozew wpłynie do sądu, to sąd na każdym etapie sprawy ma prawo wysłać strony do mediacji. To również. Znowu jest sytuacja taka, że
Jeżeli robi to poza rozprawą, to strona, która dostanie odpis postanowienia o skierowaniu do mediacji, może w ciągu tygodnia powiedzieć nie chce. No i wtedy sąd zmuszony jest prowadzić proces. Ale jeżeli druga strona zaakceptuje mediację, no to wtedy mediator już jest wyłącznym, znaczy jest osobą, która już ze stronami pracuje. I to jest ten etap przed, tak? Natomiast sama procedura. No właśnie. Przychodzą strony na mediację. Mediator najpierw opowiada o tym, czym mediacja jest. Podaje jej cechy i podaje zasady, przepraszam, mediacji. Również wyjaśnia, jakie ona przyniesie pożytki stronom. I tutaj od razu powiem, że jeżeli dochodzi do zawarcia ugody w mediacji, to mediator tą ugodę przedstawia sądowi. Sąd nie prowadzi procesu w tej sprawie, tylko zatwierdza ugodę. Jeżeli ona odpowiada prawu, no i tutaj właśnie ten postulat, o którym mówiłem, że mediator musi rozumieć, musi mieć na tyle też zrozumienia prawa, żeby człowiek był przygotowany w poprawnej prawie ugody. Sąd zatwierdza, nadaje klauzulę wykonalności, jeżeli na przykład zasądzane są... Choroba na żebranie, dzisiaj owsiak żebrze. To wtedy jest klauzula wykonalności. I podpuszcza wszystkich do żebrania. Ugoda zawarta przed sądem, czy wyrok sądu. Staje się tytułem wykonawczym. Pani Medyscena się nie bardziej chodziło o to, jak odbywa się mediacja, jak, żebyśmy my też coś z tego, te osoby, które słuchają, żebyśmy coś z tego skorzystali w rozwiązywaniu swoich spraw takich oczywiście zwyczajnych. Tak. Jak się odbywa? Ja oczywiście przygotowywałam się też do tej audycji. Cieszę się. I wypisałam takie zasady jak dobrowolność, poufność, bezstronność, bezpieczeństwo. Chciałbym, żeby niektóre z tych pojęć czy z tych sytuacji pan jakoś tak rozwinął, czy o co tu chodzi? Dobrowolność. Dobrowolność. No to wiadomo pewnie, tak? Fundament mediacji. Oznacza to, że strony w tym pierwotnym momencie mówią tak, ale nie są tym związane. Jeżeli podejmują mediację, a wydarza się coś, co przeszkadza im w kontynuowaniu mediacji, to bez żadnych konsekwencji mogą z mediacji zrezygnować. Tak, jeżeli jest to mediacja zlecona przez sąd, a strona zerwie ją w sposób bez uzasadnionej przyczyny, no to wraca do sądu. Ponosi koszty mediacji. Aha. Tak? Ale to jest pewnego rodzaju sankcja za naruszenie zaufania. I teraz poufność. Przepiękna zasada. Trzymamy się jej bardzo mocno. Radio, mówimy o niej, wyjaśniamy stronom. Chodzi o to, że wszystko to, co sobie strony powiedzą na mediacji, pozostaje tylko w tym pomieszczeniu, w którym mediacja jest prowadzona. Dotyczy to zarówno stron, czasem przychodzą z osobami towarzyszącymi za zgodą drugiej strony, czy z pełnomocnikiem, z prawnikiem przychodzą na mediację też strony. Wiąże to wszystkie osoby, które w mediacji uczestniczą. Nikomu nie wolno mówić o tym, co się działo na mediacji. Gdyby sprawa musiała być rozpoznawana przez sąd, to wtedy przed sądem nie wolno powoływać się na to, co strony sobie powiedziały. I to jest taki gwarant właśnie tego bezpieczeństwa, o którym pani też mówiła. Bezpieczeństwo emocjonalne głównie. Mediator, jeżeli jest dobrze przygotowany, to on czuwa nad tym, żeby właśnie ten dialog był zbalansowany. Żeby każda ze stron miała tyle samo czasu na wypowiedzenie się. Żeby druga strona nie przerywała, żeby nie było krytyki, oceniania jakiejś agresji po jednej czy po drugiej stronie. To jest rola mediatora w trakcie mediacji. Czyli strona ma bezpiecznie prowadzić dialog i bezpiecznie, bez żadnej presji poszukiwać rozwiązania. Chciałam zapytać jeszcze o tę neutralność albo bezstronność. Choroba na żebranie, dzisiaj owsiak żebrze. To obowiązuje? Oczywiście jest to zasada wiążąca mediatora, czyli mediator... Czy nie ma takiej tendencji, że chciałoby się, że tak powiem, podpowiedzieć stronie, co? No, dobrze, już mówię. Mam doświadczenia, w zeszłym tygodniu byłem na rozprawie w sądzie z klientem, gdzie sąd wręcz wymusił zawarcie ugody przez strony. Było to bardzo, bardzo agresywne, bardzo takie nieeleganckie. Obaj z klientem wyszliśmy zniesmaczeni. Nie ma miejsca na takie zachowanie w mediacji. Mediator, jego rola jako moderatora dialogu polega na tym, że czasem następuje impas w dialogu. Czasem strony się zacinają, czy jedna ze stron. Mediator wtedy może podsunąć, ale to na zasadzie tylko zachęcenia do zrobienia dalszego kroku. Osoba bezstronna widzi więcej. Także sądy komunistyczne, komunistyczne. Ona jest sfokusowana tylko ze swojego punktu widzenia. Ona
się dowiedziałaś, Mańka. Szczególnie, że jest pod wpływem silnych emocji, osobowości poznawcze są zaburzone mózgu. Naturalnie, tak. I tu rola mediatora to jest tylko pokazać. No, obrazowo mediator bierze za rękę tą osobę, oprowadza wokół tego problemu, pozwala jej zobaczyć to z różnych stron. I teraz mediator może przedstawić sugestie, na przykład co do w ogóle rozwiązania konfliktu, ale musi to zrobić z wielką delikatnością i zaznaczając, że to w żaden sposób stron nie wiąże. Nie obowiązuje, tak. I bardzo często, no, ja jako prawnik jest mi może łatwiej, dlatego że no, patrzę tak już z pozycji prawnej też na ten konflikt i wiem na przykład, czego sąd nie zaakceptuje, więc mogę podsuwać pewne rozwiązania, ale zawsze zaznaczam, że to jest sugestia, która absolutnie, która może pomóc, ale strony mogą zadecydować zupełnie w innym kierunku. Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:25 minut. Panie mecenasie, musimy przejść jeszcze do roli mediacji w życiu osoby z niepełnosprawnością. Drodzy Państwo, mówimy o mediacji. Jak Państwo słyszą dzisiaj w audycji dla chorych, gościmy pana Mateusza Trelę. Mediację. Choroba na zebranie. Dyrektorem Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Jesteśmy w audycji dla chorych, panie mecenasie. Tam chora dzisiaj, chora Warszawa. Na pieniądze. Zebrze, owsiak. Ale myślę, że osoby niepełnosprawne, chore, uzależnione, do których przede wszystkim och, jak jest kierowana... Zebrze, owsiak, pieniądze. Mają te same problemy. Strasznie zebrze, owsiak dzisiaj. Tak, ludzi tak wykorzystuje. Taki akcent położyliśmy. Molestuje mami. Do żebrania. Że jesteś księżniczką, bo musisz żebrać. Iż mają te same problemy, ale mają jeszcze dodatkowe, też wiążące się na przykład, nie wiem, z uzależnieniem, z niemożnością poruszania się, no różne takie, z bólem, z cierpieniem i tak dalej. Czy pan w swojej praktyce już miał, czy wasze centrum już miało do czynienia z osobami z niepełnosprawnością? Oczywiście. A czy powiem tak? Tak jak pani redaktor zaznaczyła, osoby niepełnosprawne mają, czy cierpiące, mają te same problemy, co ludzie, którzy takiego balastu nie mają. Tak. I z tego wynika postulat, że tym osobom należy się większy komfort życia, czy powinny dołożyć starań o to, ażeby ten komfort życia sobie zapewnić. W wymiarze konfliktu mediacja jest doskonałym sposobem na to, żeby tak się stało. Dlaczego? Dlatego, że proces sądowy dotyczący jakiejkolwiek sprawy to jest bardzo często kilka lat procesu. To są wysokie koszty i to są przede wszystkim wydatki emocjonalne, tak, które niszczą po prostu człowieka, niszczą jego wartości, niszczą jego tożsamość. Natomiast mediacja jest to proces, który trwa bardzo... Panie mecenasie, nie mówmy niszcząc, mogą zniszczyć. Opieram się na tym, dlatego że ja widzę po prostu ofiary. Dodajmy tutaj, no, przedstawiła mnie pani też jako adwokata, wcześniej przez 20 lat pełniłem urząd sędziego i w tej roli napatrzyłem się na ogromną biedę, jaką sobie ludzie w sądzie fundowali. I na tej podstawie pozwalam sobie powiedzieć, że procesy niszczą tożsamość. Mediacja na sądy komunistyczne, to więc on jako sędzia, no może tak... Ma swobodę mowy, może to powiedzieć. To jest no, w sprawach takich, gdzie to obciążenie emocjonalne nie jest tak bardzo przeszkadzające w budowaniu w ogóle dialogu, to potrzebujemy czasem jednego spotkania tylko. Zazwyczaj to są dwa górnicze spotkania, które trwają no, w zależności od potrzeb, zawsze nie dłużej jak 3 godziny, bo to jest taka zasada, której się trzymamy. Chodzi też o higienę psychiczną i mediatora, i strony. Jest to bardzo obciążające emocjonalnie, ale są to spotkania, które mogą odbywać się na przykład co tydzień, co dwa tygodnie, więc wyobraźmy sobie, że w ciągu 2 miesięcy możemy załatwić, rozwiązać spór definitywnie, który w sądzie potrzebuje 3 do 5 lat. A jeszcze dodatkowo myślę, pani mecenasie, rozwiązać spór, ale też nauczyć relacji. Tak, to jest wielkie błogosławieństwo, właśnie wielka wartość mediacji. No czasami ludzie ona, nie tak, ona pozwala na nauczenie ludzi na nowo dialogu. Ja prowadzę też mediacje małżeńskie, gdzie wręcz wprowadzamy takie elementy
no, powiedzielibyśmy, terapeutyczne. Uczymy ludzi po prostu prowadzenia dialogu. I no, przynosi to ogromną wartość, bo jeżeli właśnie ludzie poczują się bezpiecznie w tym dialogu, to z tym wrócą do domów i tam będą próbowali po prostu tą drogą iść. Tak, a skupmy się może na jednym, drugim przykładzie, który pan mecenas na pewno miał w swoim centrum. Bo tak myślę o na przykład o osobach, o paniach, z reguły to są panie, które zostają same z niepełnosprawnym dzieckiem na przykład, prawda? I teraz poszukiwanie porozumienia z ojcem dziecka, jakieś poszukiwanie poza sądem. Czy to też jest możliwe? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Wszelkie, w zasadzie moglibyśmy pół dnia pewnie rozmawiać, opowiadając o różnych kategoriach spraw, w których występują osoby niepełnosprawne, czy mogą wystąpić. Tego typu sprawy, o których pani redaktor wspomniała, jak najbardziej nadają się do mediacji. Kwestie ustalenia sposobu, na przykład kontakty ojca z dzieckiem, jeżeli w ogóle chce tych kontaktów, uregulowania alimentów, uregulowania tego wszystkiego, co jest dla rodziny istotne, tak? Nawet jeżeli ona już jest w dysfunkcji, to jednak potrzebuje pewnych uregulowań. W sądzie to jest masakra, to jest czasem kilkuletni proces. Tutaj natomiast ludzie, no powiem tak, że na przykład mediacje dotyczące samych alimentów, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby trwały dłużej jak jedno posiedzenie, 3 godziny. Włącznie z napisaniem dokumentu ugody. Więc po co marnować energię twórczą, prawda, i emocje, angażować w proces, który siłą rzeczy będzie trwał przynajmniej pół roku i będzie wymagał szeregu dowodów, przecież matka dziecka musi przynieść zaświadczenie o zarobkach, jakieś tam zbieranie faktur, no, cudawianki. To znaczy, mediacie nie wyczą, o, to jest bardzo ważny element. Nie ma żadnych dowodów, proszę Państwa. Nie ma żadnych, pani redaktor, tutaj ludzie siadają i szukają rozwiązania. I nie potrzebują się obudowywać dokumentami. Oczywiście, że nie. To bardzo ważne. Miałem osobę niepełnosprawną, która była była jednym ze spadkobierców ustawowych, odziedziczyła gospodarstwo rolne po matce. No i z rodzeństwem od razu powstały kontrowersje, no bo zaczęły się spory, a kto się bardziej opiekował, a kto więcej pracował na gospodarce i tak dalej. Z zamkniętymi oczami jako prawnik mogę powiedzieć, że proces trwałby w sądzie nie krócej jak 3 lata i wymagałby nakładów rzędu no, kilkunastu tysięcy złotych. Natomiast tutaj osoby te przyjechały na jedno spotkanie, było gorąco, przyznaję, zresztą patrzymy z podziwem na dom, w którym prowadzimy centrum, że chyba jest jakiś specjalnie wykonany ze wzmocnione stopy, ściany i fundamenty, dlatego że wytrzymuje właśnie tą całą energię emocjonalną, ale te osoby rozjechały się przede wszystkim już z otwarciem na pojednanie. Tam pewnie potrzebują czasu, ale już ja zresztą zachęcałem, to było jakoś tak w okolicach Bożego Narodzenia, już zachęcałem do tego, żeby właśnie może tak spotkały się razem w któryś dzień świąt, delikatnie oczywiście, kierunkując je właśnie do siebie, tak. A proces rozrywa te więzi, proces antagonizuje te osoby. I proszę Państwa, dlaczego tutaj mówię? Dlatego, że najbardziej zalęknioną w tej pełną obaw i taką wyczuwało się najmniejsze poczucie bezpieczeństwa miała właśnie ta pani na wózku, która do nas przyjechała. Ona miała najwięcej obaw, jak to będzie, a może oni się właśnie nie zgodzą tutaj na porozumienie, a może to będzie musiał sąd rozpoznawać. No i dla mnie największą radością właśnie było to, jak widziałem, jak ona się wyciszała, uspokajała w toku mediacji, kiedy oni już zaczęli z sobą rozmawiać, poszukując rozwiązania. No i przed upływem 3 godziny już mieli gotowe rozwiązanie. Panie mecenasie, a problem osób uzależnionych? Tutaj są cykliczne audycje na temat uzależnień i często jest taka sytuacja, że żeby skłonić osobę do leczenia, osobę uzależnioną, myślę o alkoholikach przede wszystkim, to trzeba skorzystać z pomocy sądu. Czy można byłoby przed sądem jeszcze poprosić o jakieś spotkanie z mediatorem? Bo często jest tak, że osoba pisze raz, drugi, całe lata pisze jakieś zobowiązania, że nie będzie i tak dalej. Nadużywa alkoholu, oczywiście to łamie, na tym polega uzależnienie, choroba, że się jak gdyby no, przekracza te granice, które się nakreśliło sobie. Czy pan wie,
widzi tutaj pomoc mediatora jakoś, czy można byłoby? Jak najbardziej. Oczywiście tutaj zaznaczam, że w mediacji, którą prowadzi się w przypadku osób uzależnionych od czegokolwiek, czy też w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przemocą psychiczną, fizyczną, no właśnie, to też jest bardzo trudny problem, to mediator musi z wielką ostrożnością ocenić, czy w ogóle strony nadają się, czy ta strona, która jest źródłem problemów, czy ona daje rękojmię, że ona wykona porozumienie, które... Czy jest wiarygodna, czy można z nią prowadzić się rozmowę? Ja polemizuję z tymi wszystkimi w doktrynie mediacyjnej, którzy wypowiadają się, że w przypadku przemocy, czy właśnie w tych sytuacjach, o których pani redaktor mówi, to w ogóle nie powinno się prowadzić mediacji. Nie, uważam, że tu mediator musi rozpoznać, musi porozmawiać z jedną i z drugą stroną. Mediacja jest nieformalna, czyli przebiega tak, jak sobie strony ustalą, co znaczy, że mediator może spotkać się z każdą ze stron, najpierw sam. Aha. I po prostu zorientować się, z kim ma do czynienia, tak? I dopiero wtedy podejmuje decyzję, czy może odbyć się spotkanie wspólne, na którym będzie prowadzona mediacja. To bardzo ważna informacja, bo byłam przekonana, że zawsze zaczyna się od tych dwóch stron. Absolutnie nie. Tutaj jedną z zasad, bo tak może nie jest to zbyt takie systemowe przedstawienie istoty mediacji. Mamy mało czasu, no właśnie, tak. Ale jedną z zasad właśnie jest to, że to jest nieformalne postępowanie. W sądzie jesteśmy wszyscy, i strony, i pełnomocnicy, no i sąd też jest ograniczony właśnie procedurą, która w konkretny sposób pokazuje, jak przejechać proceduralnie z punktu A do B. Tutaj nie ma tego. Tutaj, tak jak strony chcą, jest tyle spotkań, ile strony chcą, nie ile mediator chce, tak? Poświęca stronom tyle czasu, ile strony potrzebują. Jeżeli trzeba, przerywa się spotkanie wspólne, robi się przerwę, czy na przykład w trakcie spotkania wspólnego, wtedy zmieniamy formułę i prowadzimy rozmowy odrębnie z jedną, z drugą stroną. Po prostu mediator musi, znając procedurę, musi dostosowywać swoje narzędzia, instrumenty proceduralne do potrzeb chwili, które się ujawniają właśnie w toku tej procedury. I to jest przepiękne. To jest fantastyczna sprawa. Tak, dziękuję bardzo. Tak może w środku naszej rozmowy chcę zakończyć rozmowę w studiu, ale chcemy też oddać głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, mówimy dzisiaj o mediacji. W studiu jest pan mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Ryty Fundacji Dobra w Toruniu. Jest też żona pana mecenasa, pani Małgorzata, która na razie nie zabiera głosu, ale być może, że będzie chciała coś dopowiedzieć, ale wspomaga nas tu bardzo pięknie wzrokiem i gestami. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z panem mecenasem przede wszystkim. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56. 56 to numer kierunkowy do Torunia, dwa numery telefonów dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie 536-600, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33, 655-23-66, 37 minut po godzinie 13, a więc około 20 minut zostaje na naszą rozmowę. Drodzy Państwo, czekamy na telefony od Państwa. Radio Kulcik.
drodzy Państwo, w audycji dla chorych. Rozmawiamy dzisiaj o mediacji. Już odbieramy telefony. Halo, słuchamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże. Kłania się Andrzej z Pięcburka. Cieszę się z tego tematu, na który długo czekałem. I tak przechodzę od razu do rzeczy. Pytanie, prosiłbym o ewentualnie ocenę gościa programu. Chociaż, no, osobiście nie sądzę, żeby to przedmiot, o którym chcę mówić, był tematem negocjacji. Krótko o co chodzi. W rodzinie jest taka sytuacja trudna, że po prostu rodzice nieżyjący sporządzili testament, zapis majątku, to znaczy działając pod wpływem presji psychicznej w sytuacji, kiedy już byli starsi, schorowani. No wiadomo, że na drodze sądowej jest coś takiego niebywale trudno udowodnić, bo to są sytuacje, które się rozgrywają w czterech ścianach domu. Aczkolwiek miałem być okazję tego świadkiem jako jeden z czworga dzieci i też uczestników postępowania spadkowego. I tutaj właśnie chodziło o to, że jedno z rodzeństwa, konkretnie siostra, która okazało się po otwarciu testamentu po śmierci ojca jedynym spadkobiercą, po prostu padła ofiarą pewnej nieuczciwości, która polegała na tym, a która to nieuczciwość została ujawniona dopiero po śmierci ojca jako spadkodawcy. Polegała ta nieuczciwość na tym, że siostra po prostu wychodząc za mąż została oszukana w świetle czynami prawa kanonicznego w ten sposób, że zatajono przed nią, jak to się mówi językiem prawniczym, istotny fakt mogący mieć wpływ na jej decyzję, prawda, o zawarciu tego związku. Krótko mówiąc, chodzi o to, że wyszło po ślubie na jaw, że właśnie człowiek, z którym się związała, zataił fakt posiadania już wcześniej, przed ślubem z nią, jakichś dzieci, potomstwa, prawda, pozamałżeńskiego z inną jakąś osobą. No i tutaj właśnie byłem też jako członek rodziny świadkiem sytuacji, które w mojej ocenie miały charakter wyrania presji psychicznej, wykorzystując sytuację rodziców już w starszym wieku, kiedy byli schorowani, potrzebowali pewnej opieki. No i tutaj też mam takie ciekawe tutaj z prasy i nie tylko przykłady. Na przykład z gazety, jednej z gazet, w takim artykule krótkim w dziale Kościół o sądach biskupich. I tylko jedno zdanie tutaj dla zilustrowania przeczytam. Do najczęstszych przyczyn orzeczenia nieważności należą niedojrzałość małżonków lub choroby psychiczne. Powodami są też zaburzenia seksualne albo podstępne sprowadzenie w błąd. I to jest to. Panie Andrzeju, ale jakoś tak od tej pierwszego problemu pan odszedł dość daleko. I czego dotyczy pana pytanie do pana mecenasa? Problem jest złożony. Czy po prostu, jak tutaj może pan prawnik byłby w stanie coś tutaj ocenić. Pytanie jest takie moje, ta kwestia od lat nie nurtuje. Czy teraz się tak dolnego stanu prawnego po tych zmianach ustanowieniu instytucji skargi nadzwyczajnej, czy jest szansa, żeby to wznowić, ponieważ mój zarzut pod adresem sądu, który prowadził to postępowanie nieobiektywne, jest taki, że ja jako osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej represjonowanej w stanie wojennym w latach 80. Panie Andrzeju, halo? A jak to się ma do mediacji? Dzisiaj rozmawiamy o mediacji. Przepraszam bardzo, ale nie możemy mówić o wszystkim. No bo jeżeli sędzia prowadził sprawę, ten sam sędzia, który w stanie wojennym, takich jak ja, zamykał w dekretu o stanie wojennym, no to mam prawo uważać, że nie podchodził obiektywnie, kierując się... Panie Andrzeju, mówimy dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych o instytucji, która nazywa się mediacją. Tak, tak. I gdyby pan mógł sformułować jakieś pytanie do pana mecenasa dotyczące mediacji. No właśnie, czy tak kwestia... myślałam, że pan zapyta, czy w sytuacji tego rozdźwięku w rodzinie, czy można zwrócić się do mediatora najpierw i wtedy przy okazji mediacji mogą wyjść te sprawy związane z presją, co może w sądzie nie wyjść, z presją na spadkodawcę i tak dalej. Tak. A pan poszedł bardzo dalej. Czy w ocenie gościa programu taka trudna bądź co bądź sprawa, czy ona w ogóle kwalifikuje się, czy ma jakieś tam szanse? Dobrze, dziękujemy bardzo, bo już długo rozmawiamy. Oddajmy głos panu mecenasowi. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, do mediacji nadaje się praktycznie.
sprawa może być w drodze ugody rozwiązana. Nawet jeżeli zapadło już prawomocne orzeczenie. Tutaj nie będę się wypowiadał na temat skargi nadzwyczajnej, bo nie znam stanu faktycznego, nie, więc nie chciałbym się do tej sytuacji rodzinnej. Natomiast w sprawie rodzinnej wyobrażam sobie, że próba podjęcia takiego tematu na spotkaniu, na przykład no, rodzina spotyka się na święta i nagle ktoś tutaj mówi, a to porozmawiajmy teraz o zachowku, dajmy na to. No właśnie. No to jest dramat, tak? To jest załatwienie całej, mówiąc to jest, tak, załatwiamy imprezę, prawda, ludzie się rozchodzą. Spotkać długi czas. Natomiast gdyby rodzina spotkała się z udziałem mediatora, to nawet jeżeli już zapadły jakieś orzeczenia prawomocne, to po prostu odwołujemy się do sprawiedliwości i uczciwości. I na bazie tego można wtedy się porozumieć. Jest możliwość wypowiedzenia tego, co nas najbardziej boli. Oczywiście, że tak. Także, panie Andrzeju, no, taka odpowiedź. Natomiast jeżeli pani redaktor pozwoli, tylko jedna rzecz odnośnie tutaj, pan wspomniał o procesie kanonicznym. Koniecznie należy zwrócić się w takiej sprawie do konsultanta, do osoby biegłej w zakresie prawa kanonicznego. Która udzieli konsultacji i wyjaśni, czy w tej sprawie można po stwierdzenie nieważności małżeństwa wystąpić. Nawet gdyby pan opowiadał przez do końca audycji, to i tak pan mecenas nie mógłby tutaj żadnej wiary takiej miarodajnej rady dać panu. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Ja jestem z Podkarpacia, mam 75 i jeszcze trochę. I próbowałam takie mam dwie sprawy poważne, są w ciężkiej sytuacji materialnej i zdrowotnej, pierwsza grupa inwalidzka. I chodzi mi o mediatora, jak jestem z Podkarpacia. Jak się dostać do mediatora i czy u mediatora można ze względu, tak jak w sądzie, mieć umorzone opłaty, jeżeli nie ma się z czego zapłacić. I już odpowiadamy. No, dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy. Dziękuję. Słuchamy pana. Bardzo proszę, żeby zajrzeć na stronę internetową, jeżeli pani sama ma problem, to na pewno czy ktoś z rodziny, czy sąsiedzi mogą pomóc w znalezieniu informacji na stronie internetowej. Podejrzewam, że tu właściwie będzie sąd w Rzeszowie, sąd okręgowy. I tam będzie lista mediatorów, stałych mediatorów, albo będą wymienione ośrodki mediacji, z którymi z tych ośrodków można się skontaktować. Teraz jeżeli chodzi o koszty, koszty mediacji są w ogóle bardzo niskie. Jeżeli nie dotyczą one spraw majątkowych, to wtedy opłata wynosi za pierwsze spotkanie 150, za każde następne 100 zł. I zazwyczaj jest tak, że mediator zachęca, żeby strony podniosły tę opłatę w połowie. Oczywiście też można apelować do drugiej strony, żeby na przykład ona sama poniosła bardziej uposażony, tak. Natomiast jeżeli chodzi o mediację w sprawach majątkowych, to wynagrodzenie mediatora nie przekracza 2000 zł. Ale tu również można porozumieć się i z mediatorem, i z drugą stroną. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli mamy telefon, to odbieramy. Halo? Teraz i zawsze. Słuchamy pani. Ja mam też taki problem. Jestem matką synka, który ma niepełnosprawność i ruchową. I teraz zostało mu właśnie wydane orzeczenie o autyzmie i o lekkiej niepełnosprawności intelektualnej. Natomiast sprawa dotyczy tego, że chciałabym właśnie zasięgnąć porady, bo złożyłam sprawę do sądu administracyjnego, takie odwołanie. I byłabym właśnie zainteresowana, jak to przeprowadzić tą mediację, gdzie to zgłosić się o... Ale mediację w jakiej sprawie? Tego, że odwołanie od orzeczenia, od wydanego orzeczenia. Po prostu synowi zostało wydane orzeczenie z naruszeniem prawa, ponieważ ja występowałam z wnioskiem w ogóle o kształcenie specjalne w 2018 roku, natomiast wydano mu orzeczenie ze wstecznym rokiem, na 2017/18. I ja złożyłam, i mało tego, jeszcze w tym orzeczeniu nie uwzględniono niepełnosprawności ruchowej, którą on ma od urodzenia, bo jest dzieckiem, który urodził się z ułożeniem tym kąsko-szpatowym nóżek. Także złożyłam, tak jak mówię,
zawołanie do sądu administracyjnego. No i czekam na sprawę wnioski, tylko nie ma tej sprawy, nie ma rozstrzygnięcia, dziecko chodzi do szkoły. Zatem zrobiono na drugie piętrze, gdzie on po prostu nie ma rozstrzygnięcia, jak tego dystansu pokonać. Są początki skoliozy. Tak, zrozumieliśmy pani problem. Stoję jako samotny rodzic, no po prostu nie mam żadnego wsparcia w tym bardzo. Tak, dziękujemy pani bardzo. No, tu pan mecenas odpowiada. Ja bardzo dziękuję za ten głos, bo on dotyka bardzo ważnej kwestii, o której wcześniej nie dotknęliśmy wcześniej. No. Proszę państwa, mediacja może być prowadzona również, jeżeli stroną jest organ administracji publicznej. To ważne, tak. Od czerwca 2018 roku, przepraszam, wprowadzono do kodeksu postępowania administracyjnego. Jakie można wszcząć i tu należy pismo złożyć do sądu, do którego pani złożyła odwołanie, do sądu administracyjnego, o skierowanie sprawy do mediacji. Również w postępowaniu sądowo-administracyjnym jest możliwość prowadzenia mediacji. Panie mecenasie, bardzo się cieszę z tej informacji, bo to jest bardzo częsty problem. Tak, rozumiem. I tu dodajmy tylko, że mediację w sprawie z organem administracji publicznej, czyli tą administracyjną, może prowadzić wyłącznie stały mediator. Czyli tutaj trzeba szukać mediatora z listy stałych mediatorów, tak, którą publikuje prezes sądu okręgowego. Przy czym niekoniecznie musi to być z tego okręgu. No to jest wolny zawód, czyli tutaj nie ma rejonizacji. Można sięgnąć do, jeżeli już ma się zaufanie do jakiegoś mediatora, można poprosić mediatora z innego okręgu, ale musi mieć status stałego mediatora. A więc jeszcze uściślimy informację dla pani. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji. Czekać na rozwój sytuacji. Tak. I dodajmy tutaj, bo mediacja w dalszym ciągu, mówimy, jest dobrowolna. Z tym, że czytając uważnie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, no, prawnicy uzasadniają wykładnię następującą, że organ, który jest zobowiązany działać w celu najlepszego dla strony załatwienia sprawy, w zasadzie nie ma możliwości odmówienia udziału w mediacji. A no właśnie, bo strona, ta była dobrowolność. Tak, w sprawach cywilnych czy w karnych strona może odmówić udziału w mediacji, ale organ, ja nie widzę podstawy, w której mógłby powiedzieć, nie, my korzystamy z zasady dobrowolności. Wydaliśmy orzeczenie, oczywiście. Nic już nie mamy do powiedzenia. Tak, i tu jest piękna sprawa, dlatego że właśnie bez tej presji administracyjnej, zarówno, bo tu pani mówi, że już złożyła odwołanie do sądu, ale pamiętajmy, że w pierwszej, że tak powiem, na pierwszy ogień sprawa jest skierowana do organu administracji publicznej pierwszego, znaczy stopnia podstawowego. Później mamy odwołanie, również w postępowaniu odwoławczym możemy prosić o skierowanie do mediacji. I oczywiście, jeżeli już zapadła decyzja administracyjna ostateczna, no to wtedy kierując sprawę do sądu administracyjnego, również możemy podjąć mediację. Tak, mediacja jest obecna wszędzie w tej chwili. Dzięki, odbieramy następny telefon. Szczęść Boże, witam, Teresa z Małopolski. Witamy pani. Ja mam takie pytanie, czy jest sens w ogóle podjąć tego typu możliwość zmiany mojej sytuacji z uwagi na to, że w przeszłości mam męża alkoholika, który od kilku lat jest abstynentem. Jednak ta abstynencja niewiele zmieniła w jego postępowaniu w stosunku do mojej osoby, a więc przemoc, agresja, przemoc fizyczna, psychiczna, a przede wszystkim finansowa, czyli ekonomiczna. Muszę się podzielić tym, że bardzo czuję ogromną krzywdę, ponieważ dochodzi przez całe lata, kilkadziesiąt lat jesteśmy małżeństwem, mam już dorosłe dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o moją sytuację, jestem osobą z niepełnosprawnością, z wieloma chorobami przewlekłymi i emerytura jest bardzo malutka. Mąż natomiast dysponuje zawsze, dysponował pieniędzmi, chował przede mną.
jeżeli chodzi o finanse, to przy rozliczeniu wspólnym nawet dokonuje podpisu mojego, żeby utaić, jakie ma przychody. W związku z tym, czy jest sens w ogóle, ponieważ w przeszłości starałam się zewsząd tutaj zmienić sytuację. I co do trzeźwości i leczenia, co do trzeźwości, co do zmiany w ogóle między nami relacji i między dziećmi relacji i kilkakrotne podejmowanie w postaci terapii nie przyniosły skutku, ponieważ mąż po pierwszym spotkaniu rezygnował albo w ogóle nie chciał podejmować takiej terapii. Ale mówi pani, natomiast, że nie, w tej chwili nie nadużywa. Jak mogę w tej chwili, czy mam szansę jeszcze, żeby mąż na starość chociaż odrobinę jakiegoś zdrowego rozsądku mi okazał? Już odpowiadam. Czy jest taka szansa? Dziękujemy pani bardzo i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Wzajemnie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za ten głos. Dotyka bardzo takiego istotnego problemu, z którym też spotykam się na mediacji. Co się dzieje z osobą, która podejmuje abstynencję po długotrwałym trwaniu w nałogu? Tutaj pani mówi o alkoholu, a dotyczy to tak naprawdę każdego nałogu. Otóż osoba, która wiele lat tkwiła w nałogu, prawdopodobnie będzie miała zaburzone pracę mózgu. Przekłada się to na zachowania agresywne, przekłada się to na wszelkiego rodzaju manipulowanie, które stosowała w trakcie trwania nałogu. I trzeba ogromnej cierpliwości później, ażeby wytrzymać dochodzenie przez tą osobę do tak zwanej normalności. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli mąż pani zgodziłby się na mediację i oczywiście mediację poprowadziła osoba kompetentna, to jest szansa na to, żeby mąż sam zrozumiał w toku mediacji, że musi podjąć jakieś działania, ażeby pomóc w normalizacji tej sytuacji. Oczywiście jest człowiekiem wolnym, mówimy o dobrowolności mediacji, więc to on zadecydowałby, czy chce zmienić to zachowanie, które pani przeszkadza normalnie żyć, czy też nie. Przeprowadziłem kilka mediacji, gdzie właśnie miałem byłych alkoholików jako strony i powiem tak, że ogromnie trzymam kciuki i modlę się też za tych ludzi, ponieważ wykazują dobrą wolę, natomiast obserwuję, jak bardzo mało cierpliwości posiadają osoby, które wcześniej po prostu wytrzymywały te patologiczne wręcz zachowania osoby uzależnionej. Tak, bo się wydaje, że przestał pić, to powinien teraz wszystko zrozumieć, a okazuje się, że osobowość jest cała zraniona, zaburzona i nie jest to takie proste. Tutaj może pomóc terapia, ale tak jak mówię, jeżeli terapia jest wymuszana przez żonę, to wiadomo, urodzi reakcję obronną mężczyzny, który się zablokuje. Ale panie mecenasie, to co powiedziała nasza radiosłuchaczka, to można te wszystkie zachowania męża, można jak gdyby mówiąc potocznie podciągnąć pod zachowania agresywne wobec można sądownie taką sprawę, to znaczy, tak, rozstrzygać. Mediacja byłaby pierwszym tym etapem. Ja jestem orędownikiem sięgnięcia najpierw po mediację. Tak? Natomiast jeżeli po pierwsze nie ma zgody na mediację, albo mediacja nie doprowadza do oczekiwanego rezultatu, no to niestety to pani powinna rozważyć wtedy zawiadomienie do prokuratury, tylko proszę nie chodzić na policję, bo policja może to zlekceważyć, ale należy napisać pismo do prokuratury. Też nie wolno pisać, że zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa, tylko należy pisać, że zawiadamiam o możliwości czy podejrzeniu popełnienia przestępstwa, opisać tą sytuację. Jeżeli trzeba, to prokuratura podejmie już na etapie dochodzenia działania ochronne. Na przykład będzie nakaz opuszczenia mieszkania czy domu przez taką osobę, która jest sprawcą przemocy. Panie mecenasie, czy zakaz kontaktu. Czy w piśmie do prokuratury pani może już zasugerować, że prosiłaby o jakieś wstępne działania, więc mediację? Też można, bo mediacja też jest instrumentem jak najbardziej nadającym się do regulowania konfliktów, które stanowią, znaczy w których pojawia się czyn karalny. Też prowadzę mediacje karne i w niektórych sytuacjach one prowadzą do naprawdę pięknego pojednania sprawcy z poszkodowanym przestępstwem. Tutaj w takich sytuacjach, w takiej sytuacji, o której pani mówiła, to jest naprawdę, potrzeba bardzo dużo czasu, bo to jest cierpliwości. Proces, tak, to zrozumienie przez sprawcę tych czynów przemocowych,
swojego zachowania często wymaga to, co pan mówił, cierpliwości, zrozumienia, ale też pewnie jakiegoś presji, to nie wiem, czy to dobre słowo, ale jakiejś pomocy ze strony osób trzecich również. No i też tutaj pani wspomniała o tej przemocy ekonomicznej, tak, więc no też właśnie, na drodze sądowej, tak, jeśli nie udałaby się mediacja, można dochodzić fizycznej, emocjonalnej, tak, ochrony prawnej. Ale proszę państwa, w mediacji można też kwestie świadczeń uregulować. No właśnie. Naprawdę. I co jest bardzo ważne, proszę państwa, bo to nam nie wybrzmiało do tej pory, że jeśli sprawa trafia do sądu, to jest to, no, robimy teatr publiczny. No więc właśnie. Natomiast w mediacji ta poufność, którą akcentuję tutaj raz jeszcze, zamyka strony konfliktu przed całym światem. Tak. Nikt nie bierze udziału w mediacji poza stronami i nikt nie dowiaduje się o tym, co strony uzgodniły w mediacji. Tak, i rodzina, to która na przykład sprawa, nie rozumie tej sytuacji, mówi, nie wie, nie obarcza żony na przykład takim, do sądu go podała. Tak, oczywiście. Drodzy państwo, kończymy nasze spotkanie. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. To ja dziękuję za to, że pani redaktor chciała temat mediacji przedstawić. Za towarzyszenie nam. Drodzy państwo, dzisiaj mówiliśmy w audycji dla chorych w Radiu Maryja o mediacji. Gościem naszym był pan mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Dziękuję państwu bardzo za uwagę, dziękuję za telefony, dziękuję ojcu Dawidowi, a panu mecenasowi bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego, co najlepsze panu i pana małżonce. Dziękuję bardzo, żegna się Barbara Momot. Szczęść Boże. Szczęść Boże państwu. Już za chwilę na antenie Radia Maryja zapraszam na modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Zapraszam do wspólnej modlitwy z liturgii godzin. Następujące fragmenty znajdziemy na kolejnych stronach. Hymn Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie, tom pierwszy, strona 484. Psalmy z niedzieli trzeciego tygodnia, tom pierwszy, strona 766. Antyfona, czytanie z Księgi proroka Izajasza, werset z niedzieli chrztu pańskiego, tom pierwszy, strona 561, a modlitwa jak w juczni, strona 560.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie, gwiazda nowego imienia. Mędrcy wołają, a ciesz się narodzie, to gwiazda Twojego zbawienia. Biegną królowie za jej promieniem, a za królami tłum ludu, bo im to gwiazda świeci zbawieniem, bo im zwiastuje cud cudu. Ten, co nam później miał być przykładem w miłości i poświęceniu, dziś niezgłębionych roku śladem zrodzony z nędzy poniżeniu. W garstce w podłogu skrył świętą głowę, palmę o światłości męczeństwa, co światu życie miał dać nowe, nad błędem odnieść zwycięstwa. Panie, ta gwiazda to, co mędrców wiodła do Chrystusowej kołyski, niech nas do Twego prowadzi żłóbka. Światowe przyćmi połyski, do ostatniego życia zaniku boskiego światła udziela, byśmy tam zaszli po jej promyku do świętych stóp Zbawiciela. Amen. Amen. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica wstępował z nieba i spoczął na nim. Dziękujcie Panu, bo jest dobre, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech dom Aarona głosi Jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. W ucisku wzywałem Pana, Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną. Cóż może uczynić mi człowiek? Pan jest ze mną, mój wspomożyciel. Z góry będę spoglądał na mych wrogów. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz w imię Pana je pokonałem. Ze wszystkich stron mnie okrążyły, lecz w imię Pana je pokonałem. Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, paliły jak ogień pali ciernie, lecz w imię Pana je pokonałem. Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głosy radości i ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. O Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam, o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Czemuś mnie opuścił. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Zawsze była taka tradycja, że imię Boże Jahwe, imię Boże jest mocną wieżą. Ujrzałem ducha, imię Boże Jahwe, zstępował z nieba. Jest bardzo ważne. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Izajasz. Pan powiedział do mnie, to zbyt mało. Jahwe powiedział, Jahwe, to jest poważny błąd. Z Izraela wrócili, proszę Państwa, w jednym mieczu, w ręku miecz, w drugim ręku kielnia i robić. To jest, że ten ośrodek Owsiaczka to tak samo jak i to imperium, że i Rydzyk
ludziom tu się nie podobał, bo miał ogromne pieniądze, nadużycia, a że jeszcze mu te pieniądze dają, tak samo i Owsiakowi dają, a on wykorzystuje ludzi w szlachetnym rzekomo celu, w szlachetnym, tak. A gdzie jesteś? Bo do biblioteki to jeszcze, wiesz, na trzecią dopiero. Za dużo mieliśmy Bolków i ludzie już nikomu teraz nie ufają. Nawet ta Anita, co na Szeligowskiej na Woli mieszka, ona mówi, że odnośnie Wałęsy, ona nie wierzy. Ona nie wierzy, że Wałęsa jakimś Bolkiem był. No a potem okazało się, że on naprawdę tym Bolkiem był, no skoro i Radio Maryja, i Kościół, i wszyscy w Polsce o tym wiedzą, no to przecież wiadomo, że był tym Bolkiem i już nie ma jak się sam wykręcić, bo Wałęsa jeszcze może zwariować na etapie zwariowania się. Także widzicie Państwo, i Bolek Hanka Gronkiewicz, i Bolek ten, i Bolek tamten, wszystko jest Bolkiem. No, także agencja wywiadowcza, agenci wywiadowczy ruscy, bardzo skuteczni, bardzo dużo tego jest, no i teraz ABW i CBA w akcji, proszę Państwa, ABW i CBA jest w akcji. No i co Ty na to?